Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0, gdzie gram i komentuję ruchy. Przeciwnik 2.259. Moi drodzy widzowie, do 20 lutego będzie można nabyć kompletny kurs gambitu hetmańskiego, który stworzyłem. Zapraszam na stronę szachuś.pl/kurs. Podlinkuję to wszystko w komentarzu. Sporo ludzi dołączyło, za co serdecznie dziękuję. Jeszcze jest właśnie ta możliwość. Do 20 lutego, do 22. Moi drodzy, lecimy. Mamy obronę Niemcowicza prawdopodobnie, ale po ruchu D5 zmienia się to w gambit hetmański i dobrze, czyli jesteśmy w temacie. Goniec na B4. Ok, tak też można grać. Tutaj można zagrać na przykład hetman A4. Są to warianty takie ragozinowe troszeczkę. Można grać też różnie, można i goniec D2. Można goniec G5. Ja w ogóle lubię goniec G5 w gambicie hetmańskim, więc to zastosuję. I po tym ruchu goniec H4, jeżeli G5, goniec G3, skoczek wejdzie tutaj. Więc tego skoczka wybijemy, żeby nie wchodzić w jakieś tam komplikacje. I wieża C1. To posunięcie mi się również bardzo podoba, które fajnie tutaj broni skoczka. Nie chcę grać za bardzo tam tym hetmanem. Skoczek na C6, chociaż można było spróbować tej opcji, jeżeli przeciwnik pozwoli, to tutaj zagram, ale raczej to się już nie wydarzy, bo albo nastąpi roszada, albo jakiś ruch C6, coś w tym rodzaju. Zobaczymy, jak zagra mój przeciwnik. Mój przeciwnik jest z Filipin. O, proszę bardzo. Zerknijmy tylko, jaki ma ranking w szachach blicowych. 1977, dziwne. No ale sporo partii rozegrał. Dobrze mówię? Partię? 200? No tak, sporo. Widocznie jest z zawodnikiem, który lubi grać rapidy. No i jest roszada, ok. W takim układzie posunięcie E3 trzeba zagrać, żeby goniec mógł tutaj pilnować pionka. No i w gambicie hetmańskim jest o tyle ciekawie i fajnie, że możemy sobie grać ruchy, niekoniecznie super, które się wyuczyliśmy. Gramy sobie troszeczkę też na głowę i to jest fajne, więc nawet jak popełnimy jakiś tam błąd, można to na pewno szybko zweryfikować, zreperować, że tak się wyrażę, i grać sobie na dobrym poziomie dalej. Oczywiście to się tyczy zawodników poniżej 2700, znaczy chodzi o to, że no my takimi zawodnikami nie będziemy prawdopodobnie, choć życzę komuś, kto jest tutaj bardzo młody i ambitny, żeby tak było, ale tak patrząc po statystyce, no to tylko Jan Krzysztof Duda jest tutaj na szczycie, można powiedzieć. Słuchajcie, to jest chyba, o co, nie mogę tutaj, on tu, okej, tam się wysunie pionek. Dobra, hetman B3, to posunięcie też jest ok. Zobaczcie, że te figury stoją w miejscu. Nie wiem, dlaczego nie wyprowadził skoczka. Albo nie zagrał chociażby C5. Teraz już będę groził takim wybiciem. Jeżeli przeciwnik zbije mi skoczka, to tutaj prawdopodobnie zbije wieżą. Zbije wieżą, żeby ta wieża była otwarta i będę sobie tam celował. Więc tutaj myślę, że będzie ok. Przeciwnik oczywiście może zagrać inaczej, może wrócić hetmanem, może wrócić gońcem. Zbił, zbijamy wieżą, tak jak mówiłem, i póki co hetman strzela tutaj. Okej, to kusi do tego, żeby wybić to gońcem z tempem. Z drugiej strony jak wybije wieżą, to atakuje pionkę, więc on będzie musiał coś z tym zrobić. Ale chyba jednak gońcem. Wiem, że B5 grozi, widzę to wyraźnie. Po ruchu B5 po prostu odejdę, będę bronił skoczka, bo goniec nie zagra, bo tam będzie wisiał pionek i z tym pionkiem może być problem. No właśnie, jeżeli przeciwnik zagra tak, ja wiem, chyba trzeba będzie zrobić szybką roszadę. Aczkolwiek A4 też wchodzi w grę, ale już się nastawiam na wolnej linii C. Zobaczcie, jakie czasem to jest proste. To są częste przypadki. Gość z 2260 według mnie już ma taką pozę, która wymaga sporego zaangażowania, jeśli chodzi o wyjście tutaj z pewnych komplikacji. Ja zagram gońcem na E2, słuchajcie, z prostego powodu, bo wieża atakuje pionka, a też nie pozwalam przeciwnikowi zagrać C5, a ten ruch mógłby nastąpić. To jest dosyć istotne, gdybym zrobił roszadę. Wtedy ruch... Co? Biorę. Nie wiem, o co chodzi, ale mam pionka więcej.
To jest easy pion więcej. Bo jeżeli hetman zagra tu, to ja hetmanem tu i będę miał opcję jeszcze b4. Goniec kompletnie nie wyszedł. Ja zrobię za chwilę roszadę. Zdążę ją zrobić. Zobaczcie, jak w gambicie hetmańskim czasami zwlekamy długo z roszadą. Ale dzięki temu mamy akcję i możemy coś tam jeszcze gościa tak przycisnąć, można w ten sposób powiedzieć. Pion więcej. Czysty pion więcej. To jest bardzo dużo. No i właśnie, prawdopodobnie, ja nie wiem, ja tak tylko przypuszczam, gość mógł zagrać tak z rozpędu, grając schematycznie. No i zagrał, ale stracił piona i się zamyślił, więc... No cóż, jego sprawa. Okej, sprytny ruch, bo grozi tu i grozi jakieś tam zagranie, ale hetman c2 załatwia sprawę. Zobaczcie, fajnie bronimy i tutaj też opcja na wymianę hetmanów jest dla nas rewelacyjna w tym momencie, gdyż będzie bardzo prosto grać. Będzie bardzo prosto grać, powiedziałem. Będzie bardzo prosto grać, grać. Tak, będzie. B4 z obroną. Zastanawiam się, czy nie mam jakiegoś aktywniejszego posunięcia typu roszada, choć roszada może nie zawsze jest aktywna, ale on zbije mi pionka i pytanie, co ja wtedy zrobię. Tutaj on ucieknie. No to dobra, gramy posunięcie B4, wzmacniamy pionka, bronimy sobie tutaj, normalna rzecz. Jeżeli nastąpi A5, to ruch B5. No i tutaj on może mi nafikać, nic nie może zrobić. No dobra, skoczek, będzie chciał zagrać goniec, w takim razie szybka ruszada, jesteśmy w domu, bierze D1, grozi i gość po prostu jest figurowo niedorozwinięty, choć brzmi to jak brzmi, ale taka jest prawda. No i teraz tutaj i tu chyba... W ogóle można grać cuda. No, skoczek E5. Prosta rzecz. Ja tego gońca po prostu wybiję. Zagram gońcem na F3, może wieża D3. Tutaj jest kompletna masakra. No właśnie, gość się poddał, słuchajcie. Choć nie musiał jeszcze, ale przewaga jest spora. No, przewaga jest spora. Słuchajcie, jak króciutko. 18 ruchów. 18 ruchów i gość złożył broń. Mógł oczywiście pograć. Wielu z nas pewnie by tak zrobiło, ale zwróćcie uwagę, że pionek więcej, szybki rozwój, gość nie zdążył ze swoim właśnie wyprowadzeniem figur i tyle. Czasem to jest takie proste, co nie? Szukam sobie nowego przeciwnika. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle zbliżamy się niebezpiecznym krokiem do 2300. Moim przeciwnikiem jest właśnie zawodnik o ponad tym rankingu. Okej. 83 partie w blicu 1600, a w szybkich ma 2300. No i to jest podejrzane. Mam nadzieję, że nie, bo różnie bywa, ale to jest dziwne. Dobra, spróbujemy grać logicznie. Skoczek na C6, E3, no i posunięcie A6 trzeba zagrać, żeby nie było gońca. To jest też takie typowe zagranie. Powiem wam, że dziwnie się czuję, jeżeli chodzi o grę z takimi zawodnikami. No i coś, tutaj chyba po prostu rozwijamy figury. Nie ma za bardzo innego wyboru, jakiegoś sensownego, tak mi się wydaje. D4 zostanie pewnie zagrane. Dokładnie tak. Tutaj goniec na E, na D6 jest też ciekawe. Nie chciałbym wchodzić w jakieś specjalne warianty. Ruch E4, dostanę C4. Ruch taki. No tak chyba trzeba zagrać. Mam już pewne uprzedzenia co do tego gościa. Jak widzę, że on zagrał tylko jakieś 60 partii, a w zadaniach ma mało. Blicu ma 1600. Same wygrane niemalże. Chociaż... No nie chcę tutaj fałszywie kogoś oskarżać, ale... Co? D5? A dlaczego ja tego ruchu nie zauważyłem? Pytanie, czy ja mogę zagrać tu? To znaczy zagrać mogę, ale... Zagra jakoś tak. Zagram tu, on mi trzaśnie. Dobra, idę na to. Idę na to. Co? Co? Poddał się? Czy on się przestraszył?
czyli poczekajcie teraz, jaki ruch trzeba zagrać? No normalny gość zagrałby jakoś tak, co nie? Skoczek E2, no teoria, okej, okay. Ja tak. Nd4. No przepchałem. D5, pierwsza linia. Zagrał po 9 sekundach. Skoczek E7 i gość się poddał. O co chodzi? Nie wiem. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie wiem. Nieistotne, lecimy dalej. 6 ruchów, zwycięstwo. Ale coś tu jest nie tak. O! 2445 ekstra. Ale mamy przeciwnika. Zerknę tylko, ile partii rozegrał. No, tutaj mamy w porządku zawodnika. 13 tysięcy partii. Lecimy. D4 i F5. Ok, tutaj można grać bardzo różnie. Obronę holenderską. Gambitowo nie pamiętam dokładnie, bo i G4 można, jakieś E4 są posunięcia. Zagram chyba normalnie posunięcie C4 z bardzo prostym rozwojem. Zobaczymy, czy on zagra E6 czy G6. Skoczek na F3, tak po prostu. Jest posunięcie E6, więc jak widać będzie tutaj gra chyba z tej strony, więc wyprowadzę sobie gońca naturalnie. Żeby ten goniec już grał, kiedyś tak widziałem, grał Akiba Rubinstein. Po prostu wyprowadził tę figurę do góry i tyle. To może być ruch taki dla przeciwnika, nie wiem czy nowy, ale na pewno rzadszy. Tak mi się wydaje, bo częściej tam się wyprowadza skoczka, gra się G3, goniec G2 i tak dalej. A goniec F4 to jest ruch, z którym trzeba się liczyć. Żartuję oczywiście, to jest normalne wyprowadzenie figury. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Zobaczymy, co tutaj nam zaplanował. No bo tak, może być szach, to wtedy mogę zagrać tu skoczkiem. Dzięki temu goniec C1 już jest tam wysoko. Zobaczymy. Nie wiem, C5, D5, D6... Okej, okay, D6. Może być D6, żeby zaplanował sobie E5, ale to jest długa droga. Tutaj trzymamy. Grajmy proste szachy. Słuchajcie, grajmy proste szachy. National Master ze Stanów Zjednoczonych zamyślił się nam po czwartym ruchu. Jest G6, czyli zmienia koncepcję. Goniec będzie chciał wyjść tędy. No i teraz proste wyprowadzenie figury. Jest to sprawa chyba oczywista. Szalenie teraz mnie kusi zagranie H4. Tylko to posunięcie jest jako tako w tej pozycji. Myślę, że bardziej chyba G3, goniec G2. Tak, zagramy G3, goniec G2. Rozwojowo jak najszybciej wyprowadzić figury. Przeciwnik będzie chciał grać E5. Do tego jeszcze też droga, mam nadzieję, daleka. W ogóle w tej sytuacji mógłbym chyba D5 spróbować zagrać. To już za późno trochę. No, roszadę zrobić trzeba. Tu nie ma wyjścia. No, H6 może być zagrane. On tutaj będzie wieża E8 i E5 ładował. Skoczek tutaj jeszcze. Mamy jeszcze czas, żeby na to zareagować. Zobaczymy tylko jeszcze jak. Może hetman D2? Ale właśnie. Ruch H6. Czyli G5 nam szykuje. H4 jest w zanadrzu. Chyba trzeba grać H4. Teraz E4 by się przydało wrzucić. Co, wieża E1, E4? Tak po prostu, bo nie mogę zagrać D5, bo będzie E5. O! A to ciekawe. W takim razie goniec D2. I teraz ruch E4 grozi. Chociaż ciekawy jestem, czy na C1 nie byłoby jeszcze lepsze. Ale wiecie jak to jest, doła figura, ciężko nią wrócić w to samo miejsce. Bo on F4 może zaplanować, ale dostanie G4, skoczek wróci, nawet bicie i jakiś tam powrót. Sobie gramy dalej w szachy. Wydaje mi się, że jest ok. Tak, nawet G5, nie, to nie może być. Nie może być też tak, że gość za szybko zacznie mnie tu atakować i on osiągnie sukces. To jest niemalże niemożliwe. Wiecie co, ten goniec D2 mógł być kiepskim ruchem, bo widzę, że skoczek C6 jeszcze może zagrać, ale wtedy mam D5. I rozwalę tego pionka, który nie będzie centralnie... A! A i otóż to, no właśnie, goniec na C1 by był lepszy, bo po wybiciach wymieniam hetmany.
No dobra, bije, bije i goniec e3. Planuję tutaj, wymiana hetmanów będzie dobra, jeszcze mam wejście skoczkiem, więc on też musi coś zagrać. Jeżeli zagra tu, zaplanowałem sobie szacha, choć skoczek też wchodzi fajnie, ale on wtedy ma hetmana tutaj. Jeżeli hetman e7, hetman tu, jeżeli goniec, to mam wybicie, albo też goniec c5. Goniec c5, goniec bije, bije tu, grozi wzięcie, jeśli tu, to tu zdobywam jakoś, tak, tak, tak i mam cię na a8. Dobra, daleka droga oczywiście, ale on ma teraz decyzję do podjęcia. Okej, f4 jest groźne, ale jak zagram gońcem tutaj, to już nie będzie. Pytanie, czy ja tak chcę. Chyba muszę nawet zagrać gońcem tutaj, bo teraz zdążę wymienić te hetmany. On też tak może zaplanować. E4 też jest ciekawe z mojej strony. F4 będę musiał zagrać tu. Ale po wymianie hetmanów będzie łatwiej. Okej. Dobra, zbijemy tą wieżą. Wieża zagrała na E8. Okej. Idziemy ruch E4. Idziemy ruchem E4. No tak, F4 się nie boję, bo gram król H2. OK, król H2, bronię pionka, po prostu. I tyle. I teraz on może skoczek D7, to ja mu właduję się gońcem tu. On musi się zastanowić, czy wymienić. Cóż, ciężko powiedzieć, co to za pozycja. Na pewno będę chciał zagrać goniec na H3, żeby wymienić białopolowe gońce. To jest dla mnie na pewno na plus. Trochę przeszliśmy do wymiennej obrony królewsko-indyjskiej, ale myślę, że z dobrą pozycją białymi. Bardzo dobre zagranie. Wieża D3, od razu obrona, bo będę chciał zagrać tak. On skoczek D7. Może nawet odejście tu. Muszę zrobić porządek z tym gońcem. Skoczek tutaj, możliwe, że tak będzie, będę sobie grał, żeby mieć taką też opcję C5 ewentualnie. No wieża D3 to był ruch raczej obowiązkowy, nie widziałem nic lepszego w tym układzie, chociaż można było się zastanowić nad tym. Goniec F8, tu i tu. Też było ciekawe w sumie, ale król H7. Dobra, goniec D6, to już miałem zaplanowane. Goniec D6, dosyć szybko, zgrabnie, czasu mamy więcej. Bo jeżeli taki ruch, to zawsze mamy takie posunięcie w razie czego, ale to nie jest konieczne. W następnym ruchu będę chciał grać goniec H3. Ja mam tutaj do wykonania jeszcze bardzo proste posunięcia, mianowicie zdwojenie wież będzie dobre. Też tak zastanawiam się nad tym ruchem, bo nie mogę tak zagrać, bo on mi wejdzie tu i gońca będzie mi atakował. Bardziej wtedy chyba B3 trzeba będzie zagrać. Zawsze po skoczek C8 będę miał odejście. Zawsze zdążę zdwoić. Muszę tylko zdążyć zagrać tu gońcem. Chociaż odejście skoczkiem też może być ok. On też musi uważać na pionkę E5. Dużo się dzieje. Mimo wszystko w takiej pozycji sporo się dzieje. Trzeba bardzo uważać. No na pewno z dwóch stron, ale myślę, że bardziej przeciwnik musi uważać. O! To jest ciekawy ruch chyba z jego strony. Muszę to wybić. Muszę to wybić. Skoczek wybił, wejdzie mi tu. Chyba tak, żeby nim nie zajął w ogóle linii. Jeszcze tak chodzi mi po głowie. Nie no, muszę tak. Muszę tak, bo on mi zagra wieżę na D8. Dobrze zagrał. On zagrał dobrze. Skoczek nie wróci. Skoczek może zagrać jedynie tutaj. To też jest dobry dla niego deal. Chyba goniec musi pilnować skoczka cały czas. Jak on zagra tak, to ja chyba wpakuję się tam wieżą. Za żadnych tutaj zagrań nie widzę takich niebezpiecznych, bo jak on mi zbije, zbije i tak wejdzie. Ja trzasnę skoczka. To też się fajnie trzyma. Zdwojenie wież jest tutaj konieczne. Według mnie, to zawsze słuchajcie, jest moja ocena, to nie jest tak, że ja tutaj wiem wszystko, ale według mojej oceny trzeba to zrobić. I on to już wymienił, okej.
I daje mi możliwość wybicia tutaj. Czyli uprościł. No dobrze. No dobra, bo teraz tak, sobie wejdę tutaj, skoczek wejdzie. No dobra, trzeba się teraz zastanowić. Może spróbować B4, B5 ugryźć. A może tak, tak, coś w tym stylu. A może nawet i G4, nie, to G5 dostanę. Bicie jest też ciekawe. Myślę, że zbiję, żeby mieć opcję E5 i zagram po prostu na skoczka. Zagram na skoczka. Mam opcję E5, bo chodzi o to, że jak on zagra skoczkiem, to E5 wchodzi w grę. Na razie nie wchodzi w grę. I teraz pytanie, czy jakoś tak nie odejść i mieć takiego ruchu w zanadrzu. On też nie ma skoczka na D4, to jest ważne. Koniec G2. Takiego ruchu się nie boję, bo gram tu, on może przejść tu. No może przejść, a wtedy B3. F3 też się nie boję, bo goniec gra tu. F3 będę chciał zagrać, to jest oczywiste. Dokładnie tutaj grozi, więc muszę zagrać po prostu B3. Skoczek na E5 dobrze stoi. Kurczę, dałem mu jednak dobrą placówkę. Ale F3, król F2, goniec H3. Trochę długa droga. Może od razu goniec H3, bo jeden szach, aha, pionka stracę. No to F3, G5, bicie, bicie, tutaj. No tu jak wejdzie, to też król pójdzie szybciutko. Tutaj moje figury są w akcji, więc on szykuje wymianę. Tak nie mogę, bo F3. Pytanie, czy tak mogę. On tutaj... Ja powiedzmy, tu on zbije. Nawet nie musi, bo może wymienić wieżę od razu. Aha, dobrze gra. Kręci się to koło remisu. Jeszcze H5 jest posunięcie ciekawe. Bo jak on zbije, to mam strzałkę tu. H5, tu. Tu, 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 dobicie jakiś F3. Dobra, spróbujmy ruchu H5, żeby się pozbyć już tego pionka. Oczywiście tak nie może, bo mam bicie wieżą na H6, więc on musi wieża D8. Musi wieża D8, ok. Mam jeszcze ruch C5, w sumie ciekawe zagranie, żeby zachować wieżę. Zastanawiam się właśnie nad tym ruchem. C5, bo wybicie, to zawsze mogę wybić pionkiem z szachem. Tak, C5. Spróbujmy to przytrzymać. Pewnie, dlaczego nie? Bo jak szybko uproszczę wszystko, to też... Co? Od razu zbiłeś? To teraz tak, bicie tym. Ryzyk fizyk. Muszę w ten sposób próbować grać. No tutaj wybić muszę, żeby te pionki rozdzielić. Już teraz mogę goniec H3. Tego ruchu się nie boję, bo sobie odchodzę. F3 jednak zagrać. Do tego pionka mi się on dorwie. F3. Skoczek. F3. Wieża. Król. Aha, F3 to tak jeszcze ma. Tutaj zbije mi gońca i zagratuje. Do tego piona się będzie dopiero. Dobra, goniec H3. Niech ten goniec się rozpościera. Co ja powiedziałem? Rozpościera. Tak, będziesz grał. Tu chyba muszę... Czy to mi coś daje? To nie wiem. Do końca nie wiem, czy mi to coś daje, drogi kolego, ale może tak w ogóle zagrać od razu. Rozciągnąć to. Sprowokujemy przeciwnika do ruchu B6 i potem tak. Tu. No tutaj zagramy. Żeby mieć opcję skoczek C4, B5, tak.
Bo zawsze jak tak, to jakoś tam i bierze na D6 będzie miała opcję. Szukam sobie tutaj jakiś szach grozi, co niebezpieczne. Dobra, król F1, schodzimy z tego szacha. Okej, tu będzie zagranie takie prawdopodobnie, to wtedy goniec F5. Aha, tutaj to tutaj dostanę. Dobra, zagramy tak, w takim układzie. Bo jak C5 to bicie i zawsze ten pionek będzie jakoś uciekający. Znaczy wolny w sensie. No, końcówka nietypowa. Zresztą. Znaczy ciekawa. Czuję się, jakbym coś wypuścił. Ale staram się kontrolować. Kontrolować, jakoś to trzymać. Aha, już widzę. Tak, tak i tak. On ma zagranie tutaj. Król tu i ten pionek będzie. Nie wygląda to dobrze. Jeszcze jakaś tam kontra w postaci król E2 i tam wieżą z tamtej strony, co nie? No tutaj wybić muszę. Może tak, od razu na pionka, żeby mieć skoczka C5. Co? A, chcesz tego pionka wziąć po prostu. To było jego głównym celem, jak widać. Muszę wziąć, on zbije wieżą, mam chyba skoczek B3, ale jest skoczek tutaj. Ale on też taki ruch. Aha, tutaj on zagra mimo wszystko tu. Zbije, on zbije, ja zbiję, on zbije. No i taki trochę remis, ale tutaj on może zbić wieżę, ja zbiję tu. Jeszcze sprowokuję właśnie go do takiego posunięcia, chyba nie mam wyjścia. Może akurat zbije wieżę. Zbił i zbijam tu. Chwila, bo może trzeba tym zbić. Dwa skoczki na wieżę, to też jest jakiś ciekawy temat. Zastanowię się chwilę, mam 2 minuty. Mnóstwo czasu, bo jak zbiję tu, on odejdzie. Ja tu. I ta końcówka w sumie jest też ciekawa. Zbicie tu, skoczek zbija. Wieża tu, król i tu. Dobra, idę na to. Ryzykuję, bo mógłbym pewnie to spokojnie zremisować, ale idę na ten, na ten, na tą pozycję po prostu. Idę, żeby wziąć tutaj pionka. Dwa skoczki na wieżę to jest kwestia koordynacji, więc spróbujemy po prostu tę końcówkę tak rozegrać. Okej, tu związanie cały czas zostanie. Tutaj nie za bardzo. Dobra, tak, złączę pionki w sumie, bo nie wiem co zagrać. Tutaj szach, to muszę iść tędy. A, tu mi weźmiesz. Dobra, idę jeszcze raz. Weźmiesz mi tego, co? Nie wziąłeś? Tu chodzi o sekundy już. Teraz czas nas goni. Tutaj. Bronię. I tak, dobra. Myślę, że. Nie wiem, co myślę. A, czasu jest mało. Ojejku, misklik miało być tutaj.
Tutaj chyba przegrywam. Jak tu, to muszę zbić. Teraz to on źle zagrał. Dobrze zagrał. Ajajaj, i mama to! Krzysztof! Ach to! Cholipka! No ładnie, słuchajcie, no ładnie, no, ależ to się podziało w końcówce, szkoda. Spróbuję szybki rewanż, jeżeli się uda, to spróbuję. A jeżeli nie, o, udało się, fajnie, fajnie, udało się. Ale słuchajcie, partia, co tu się działo, to masakra. No dobra, niech będzie C5 i skoczek F6, zobaczymy jak przeciwnik tutaj będzie grać. Ależ była partia, no szkoda, ładnie znalazł. Ładnie to znalazł, muszę przyznać. Tutaj gram trochę na głowę. No było fajnie, no. Blisko było, no to właśnie to ryzyko z tą wieżą, co nie? Tutaj brakowało trochę czasu na dokładność. E3. Jakiś D5 chyba się gra tutaj, nie pamiętam za bardzo, ale na głowę. Grajmy na głowę. Aha, tu hetman C7 też się grało. Nie, C4, H6. Chyba hetman C7, więc tak zagram. Tak, B5, możliwe, że A4. I H6, tak żeby nie było chyba tego manewru, aczkolwiek skoczek może przejść tędy. Nie, nie może, co ja gadam, nie może, bo przecież zbijam. Ok, koniec E7 z jakąś tam zawsze opcją fajną G5. Tutaj oczywiście teraz skoczek może się władować. Mnie już kusi, no właśnie. Tak, tak, tak. Mnie już kusi tam ostre granie. No dobra, zachowajmy spokój i wyprowadźmy wszystkie figury. Aj, to nie będzie dobre. Skoczek wleci tu. Tam jeszcze wieża wchodzi. Tu chyba nie ma co zachowywać spokoju. No ale to goniec musi wyjść. No nie mam wyjścia, bo figury grać muszą. Ale szkoda mi tamtej partii jeszcze, słuchajcie. No szkoda mi. Jak wejdzie tu skoczek, to zbijam, odchodzę. Będzie ok. On to w ogóle słabo zagrał. Powinien wieżą najpierw zagrać, żeby wieżę tu trzymać na D6. No teraz to świat i ludzie. Teraz to jest pięknie. Tak mi się wydaje. Taki chytry ruch hetman H4. Chociaż tam goniec jest broniony. Zobaczymy, może po prostu trzeba zrobić roszadę. Chyba tak, chyba trzeba zrobić roszadę, tutaj się nie wygłupiać. Okej. No dobra, w takim razie jeszcze się zastanawiam nad F5. No fajny ruch G4, G5 będzie groził, ale nie, no chyba wyjdę hetmanem, nie będę się tutaj też jakoś specjalnie zastanawiał. Trochę gram szybciej z tego powodu, że poprzednia partia mnie tak, no, ładnie docisnął, no trzeba przyznać. Znaczy tam fajnie znalazł tego mata. No tak, znalazł tego mata, końcówka przegrana była. Skoczek chyba tutaj, może tak w sumie, może tak, żeby zagrać F5, bo goniec D3, zobaczymy gdzie on zagra, zagram F5, druga wieża się może przyszykować, chociaż tu muszę bronić pionka, trzeba na to uważać, no też musi jakoś tutaj coś pokombinować, nie wiem, bo on powinien wcześniej wieżą zagrać, tak jak już mówiłem, i tu się ustawić na D6. Według mnie powinien w ten sposób grać. Chociaż F5 może być chyba nie najlepsze, chyba. Bo jak on mi się tu właduje, ja to wymienię, to mnie zablokuje. Może F6, przerzucić króla i E5, coś w tym rodzaju. Prowadzić wieżę. Zobaczymy jeszcze, jak on się zachowa. Bo goniec D3 może mnie do F5 zmusić i tak chyba trzeba będzie grać.
Dobra, gram. A, bo tu nie może, bo wybicie tam grozi mat. Ma to sens. W ogóle teraz E5 grozi, świetne. E5 grozi. Nawet szach nie groźny, bo tu on zbić nie może, bo bicie i tam mat grozi. Ale fajnie to jest ułożone teraz. Ułożyło się to świetnie. To, że się ułożyło, jak widać, nie działa do końca. Tutaj on trzaśnie tu. Właśnie tego nie chcemy. Może tak, chociaż nie ta wieża na F8 jest potrzebna. Zastanawiam się nad tym ruchem, mimo wszystko, że jak on mi zbije pionka. Ja odejdę po prostu i tu będę chciał zagrać. Zaryzykuję. Zaryzykuję i tak zagram. Zaryzykuję. Nie ma co. Bicie. Może zbić to szybko. Idę gońcem. Wtedy tutaj. I będę groził E5. Jeżeli goniec wróci tu, to zagram królem i znowu grożę E5. Bo po tym ruchu chcę też F4 wrzucić. I tu te centrum roztrzaskać. Wykorzystać wolne linie, wykorzystać diagonale. No to widziałem. To widziałem. No to jest ryzyko z mojej strony. Choć można było pewnie i A5 zagrać i potem wieżą, nie? Można było. Kurczę. W klasycznej partii prawdopodobnie bym tak nie zaryzykował, ale w błyskawicznej, czy też tudzież tu w internecie, dlaczego nie? Możliwe, że jest to takie trochę lewe. Tu. Aha, mata nie ma. Dlaczego nie? Gramy. Tutaj i F4. Bicie. Aha. Co ja zrobiłem? Tu. I przecież tu goniec jeszcze nie patrzy. Ale będę mógł tak zagrać. O, właśnie. Ale on zagra tam. Aha. To wszystko ciekawe rzeczy. Dobra, już zagrałem, więc nie ma wyjścia. Tutaj. No to co ja podstawiam wtedy? Tu. Ale ciekawe. Dobra, lecimy. Otwieram. Kolejny pion, trzeci pion poświęcam trzeciego piona. Jak tak, to hetman G4. A to może mi kropnąć? No może mi kropnąć, ale jak mi kropnie tu, to ja mu kropnę tu. Chodzi o to, że jak on zbije tu, ja nie mogę zbić, bo dostanę mata. A kolejny pion wisi. Jak goniec odejdzie, no to mam strzałkę tu. Trzeba jeszcze liczyć takie ruchy. Widzicie? Tu. Się niby broni na chwilę. Ach, to są właśnie te szachy, słuchajcie. Jak za dużo poświęcisz, to przeciwnik też może się zrewanżować i spróbować zamieszać w kotle. No, liczę na. Nie wiem w sumie na co liczę. Bo jak tutaj, to chyba tu. Mam opcję odbicia gońca tutaj i on będzie miał słabe białe pola. Chociaż na końcu jest hetman H6, jeżeli goniec będzie na E5. Tu. I tu z groźbą mata. Nie, bo on będzie miał taki ruch. Tu, ale liczenia. Ojejku. Mnóstwo liczenia. Jeszcze wchodzą czasami takie posunięcia ciekawe. Ale to nie, chyba nie teraz. E6.
bicia. Bicia, bicia. Dobra, i tak już nieistotne. Tak nie mogę właśnie. Bo on tu zbija. Ja będę musiał zbić tam. On tu. Nie mogę. Muszę wziąć tu. On da szacha. Ja pójdę tu. Tu. Król trochę na spacer mi wejdzie. Jeszcze taki ruch jest ciekawy. On tak. Tu. Tu. Tak tu. To on nie może tu, bo mat. Jak tu. No właśnie. Skoczek. Tu, tu, tu. Ja wiem. Może to i działa. Ale nie, on H3 ma sprytne. Muszę chyba tak grać. Tutaj. Okej. Okay. Aha, wleci mi i wzbije gońca, co ja w ogóle wygaduję. O, dobrze to przeliczył. Aha. Ale trafiłem na gościa. To znowu troszkę ryzykuję, ale... Skoczek na A5. A może B3, może odejść po prostu i co wtedy? Co ja wtedy uzyskam? Nic nie uzyskam właśnie. Źle policzyłem ten wariant. Tutaj, tutaj. Tutaj. No to on mi trzaśnie, to i dostanę mata. Właśnie, żeby nie to, to byłoby jeszcze ok. Dobra, gram tak. Się porobiło. Ale się porobiło, słuchajcie. Jest nadzieja w tym, że on też czasu trochę traci. Ile mam pionków mniej? 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Co? 3 pionki mniej? Zawsze istnieje opcja po prostu powrotu. No niby trzy pionie mniej, ale jeszcze mam nadzieję, że nie da się tego tak wykorzystać od razu. A taki ruch jeszcze ma przecież normalny. Zagrał inaczej, dobra. Tutaj to on tak mi trzaśnie. Ok. Tutaj tak, ja wrócę. I on zagra tak. Aha, jeszcze mam taką opcję bicia chyba. Hetman zbija. Ja zbijam tu. Powrót i tam strzał. I może jakoś tak. Bo jeżeli tu, jeżeli ja tu, jeżeli on tak, to ja mam tak. On wróci. A to też nic nie daje.
się wrócić. Ale może tak trzeba? Może tak trzeba. No tak chyba trzeba zrobić. Jednego piana odzyskać, tak chyba trzeba zrobić. Tak mi się wydaje. Tak czuję. Tam bicie, powrót. Odejście tu na tego pionka. No muszę tak. Ok, i albo tu, albo tu. Tutaj, tutaj, to ja wtedy... Tak, będę miał opcję. Tak i tak. Dobra. Więc niech będzie tak. Bo mam opcję szacha. On tak jak zagra, zawsze mam opcję taką, żeby wymienić. I mam nadzieję, że utrzymam. A jeżeli tak, to zagram tu. On tu. A, on ma jeszcze król na G2. Wtedy będę musiał tak. No on tak musi chyba zagrać, żeby dać mi mata. Jeszcze wieża wisi, bo tak to by się zasłonił, musiał wrócić, miałby też czas na wszystko, a tutaj byłaby... Dobrze zrobiłem. Znaczy to na pewno tak, zbicie tutaj było dobre. Dokładnie, muszę chyba tak zagrać, bo to nie działa, bo król G2. Muszę wymienić hetmany. I teraz szybki skoczek, powrót. On wieżą tu. Skoczkiem tu. On tutaj, ja tutaj, on mi weźmie pionka. A, nie może, bo tam. Dobra, jakieś pułapki jeszcze są. Jeszcze jakieś pułapki istnieją. Ok. A to jest sprytny ruch. Nie mogę zbić wieżą. Muszę zbić pionkiem. Aha, to on tutaj. Kurczę. O kurczaki. Z tego nie widziałem. Ale boli. Dobra, tak muszę. A to on tutaj ma ruch. O rety, Krzysztof. Chyba taki ma ruch teraz wygrywający, no właśnie. Dokładnie. Kurczę, no, ale mnie zrobił. Ale mnie zrobił, niestety. No jak to boli. Boli, 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 boli. To jest tylko mistrz krajowy. No widziałem te ruchy, ale to już byłem bez wyjścia po prostu. No jeszcze na tych minutach znowu mnie ograł. Ale partie dzisiaj były, ale partie. Ale mnie rozzłościł. No już teraz się zmobilizuję mocniej do tego speedruna. Jeszcze mocniej. Oj, pytanie tutaj. To co, odejście? No nic to nie daje niestety. No tak, on mi zbije, ja tu. No nie, to nic nie daje. To jest wtopa. No wtopa. Zerknę sobie te moje niestety zbyt mocne wojaże. Debiut jak debiut, normalnie. Co, zagrał tu źle? Skoczek E5 było. No tak, skoczek E5 było. Świetnie. Nie zauważyłem. Okej, okay, tu się dzieje. A F5, jak widać, no, normalna gra. Wieża z F na C8, w ogóle inną koncepcję jakoś widzi. Nie wiem jaką, no to są te takie trochę trudne rzeczy. Tak, tutaj świadomie oddałem tego pionka. Źle wariant policzony z mojej strony. Ja wiem, że to takie wszystko podejrzane. F4, bardzo podejrzane. No silnik mówi plus 2. Mhm. No niestety. Tu nic nie ma. Za dużo pionów straciłem.
Tak, na D1, nie, no na F4 trzeba było, no tutaj niestety tak. Tu bez sensu. Zapomniałem o tym przełomie, który dał to wszystko. Zerknę jeszcze w tą pierwszą partię. Tak szybciutko, jak to wyglądało. Końcówka była fajna. Tu się zastanawiam, czy goniec C1 nie trzeba grać po tym. Można, goniec C1. Goniec D2 faktycznie chyba często jest złym posunięciem w hetmańskim. C6, goniec C5, ok, wymienił, wymiana, wieża E8, E4, wszystko się zgadza. Król H2. Gra gitara. Normalna pozycja. Że goniec H3 teraz. Można by, przepraszam, można było grać goniec H3, pomyśleć o różnobarwnych ewentualnie. No, zagrałem gorzej. Ale przynajmniej tutaj wydawało mi się, że mam jakieś szanse. To on się ustawił lepiej w tym wypadku. Tak. Znaczy tak, no można pewnie było zbić, próbować grać końcówkę, choć jego chyba byłaby lepsza. Ten wybór powinien być w porządku. On miał jasny plan, skoczka wstawić, zbić pionka. No i tu się upraszczało. Skoczek E6. Dobra, wieża zbiła. Jeżeli zbiję tym, możliwe, że miałbym większe szanse na remis. Ale postanowiłem tak, wieża D6. Z praktycznego punktu widzenia nie jest łatwo grać to chyba czarnym. Albo ja źle oceniam już, bo już czasem mam sam wątpliwości. No tu zagrał dobrze. F3. Tu mieliśmy chyba kilka błędów, mi się wydaje. Aha, trzeba było mi po prostu zbić tego pionka. Bo potem tu i tu ewentualnie. A nie tą stroną poszedłem. Chociaż to i tak jest ok. Wieża F5 też widziałem. No tak, tu mi z klika strzeliłem, bo tak trzeba było mi grać. Aczkolwiek co wieża A8, czyli iść daleko, uciekać pionkiem, mieć jakąś tam, próbować mieć kontrolę. To się łatwo mówi. Wieża A6, aktywność, Krzysztof, aktywność. A, tu już bardzo ciężko. Skoczki, wariaty. To remis, tylko zagrałem. Ojej! Tutaj trzeba było grać. Aha, no po prostu myśleć o remisie. I tyle. Przecież jak ja zbiję pionka, no to dwa skoczki nie dadzą rady. No, a tutaj już niestety poszło źle. No ładnie znalazł. No dobra. To było na tyle. Tak jak widzicie, porażki też się zdarzają. Nie poddajemy się. 2290. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.